Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie na kolejnym w gościnnych progach przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej spotkaniu. Spotkaniu poświęconym książce w opracowaniu doktora Andrzeja Anusza, którego bardzo serdecznie witam. Książce Pisma polityczne autorstwa Antoniego Anusza. Witam bardzo serdecznie autora opracowania, raz jeszcze pana doktora Andrzeja Anusza. Witam bardzo serdecznie Mirosława Lewandowskiego, który jest autorem bardzo wielu opracowań poświęconych bohaterom naszej wolności, a szczególnie tym, którzy zarówno walczyli o niepodległość i wolność w czasie II wojny światowej, jak i potem ten etos walki przenosili w czasy PRL-u. Myślę tu o takich postaciach jak Kazimierz Pluta-Czachowski, któremu poświęcone było spotkanie przed kilkoma tygodniami. Drodzy Państwo, bohater dzisiejszego wieczoru, czyli Antoni Anusz, to postać, powiedzmy sobie uczciwie i szczerze, zapomniana. To człowiek, który urodził się w roku 1884, czyli należał do tego pokolenia, które Bogdan Cywiński nazwał pokoleniem niepokornych. To człowiek wreszcie, który zmarł, mając zaledwie 51 lat, w grudniu 1935 roku. To jeden z najbliższych współpracowników Józefa Piłsudskiego w okresie walk o niepodległość, przede wszystkim tych walk z okresu poprzedzającego jeszcze I wojnę światową. Myślę tu o czasach działań Polskiej Partii Socjalistycznej. Był Antoni Anusz i członkiem organizacji bojowej PPS i za walkę z rosyjską dominacją zapłacił latami katorgi na Syberii, które zresztą to lata nadwątliły jego zdrowie i też spowodowały to, iż w młodym przecież wieku odszedł. To wreszcie działacz polityczny okresu międzywojennego, działacz Polskiego Stronnictwa Ludowego Wyzwolenie, potem polityk bezpartyjnego bloku współpracy z rządem marszałka Piłsudskiego i wieloletni parlamentarzysta, niezwykle zasłużony dla dziejów Sejmu II Rzeczpospolitej. To także społecznik, bo przez lata pełnił funkcję prezesa Związku Strzeleckiego, czyli tej paramilitarnej organizacji, która miała swój w okresie międzywojennym pion wojskowy, stricte wojskowy i cywilny. I cywilnym pionem jako prezes Zarządu Głównego Antoni Anusz dowodził. To również wieloletni prezes Związku Sybiraków. I postać niezwykle płodna, jeżeli chodzi o publicystykę historyczną i polityczną. Na szczęście, dlatego że dzięki temu możemy dziś zapoznać się z jego myślą, myślą, która odzwierciedla pragnienia i dążenia jego pokolenia, myślą polityczną, która, ośmielę się powiedzieć, a ci, którzy już książkę znają, ma też w dużej mierze charakter ponadczasowy. Antoni Anusz, tak jak mówię, zmarł w 1935 roku, jest postacią właściwie zapomnianą, ale dzięki staraniom doktora Andrzeja Anusza, który jest stryjecznym prawnukiem bohatera dzisiejszego spotkania, książką tą chcemy postać przypomnieć, bo jest warta przypomnienia jako postać historyczna, jako jeden z tych, który budował II Rzeczpospolitą, wcześniej o nią walcząc, ale również wartą przypomnienia postacią, dlatego że bardzo wiele rzeczy, które Państwo znajdą w tej książce, która jest też dzisiaj do nabycia, mają charakter absolutnie ponadczasowy. Myślę tu chociażby o jego pracach i szkicach poświęconych Rosji, którą bardzo dobrze poznał jako Sybirak, jako zesłaniec, jako działacz PPS-u, który to PPS przecież też współpracował z rewolucjonistami rosyjskimi i diagnoza Antoniego Anusza co do tego, czym jest Rosja i Rosjanie, nie odbiega zupełnie od spojrzenia Józefa Piłsudskiego, który po prostu twierdził, że z Rosjanami również tymi nastawionymi
demokratycznie niewiele można zrobić, bo tam rys charakteru jest tak głęboko zakorzeniony i niewolniczy, że właściwie jest to niemożliwe z punktu widzenia Polaków, którzy z natury swojej są ludźmi wolnymi. Drodzy Państwo, oddam za chwilkę głos Andrzejowi Anuszowi z banalnym właściwie pytaniem, które rozpocznie naszą dyskusję, dlaczego powstała ta książka, no bo właściwie odpowiedź jest oczywista, ale to pytanie chciałbym zadać, ale tak naprawdę chciałbym zapytać też go o formułę, w jakiej książka została wydana, dlatego że jak Państwo zobaczą, pisma Antoniego Anusza to są reprinty tych prac, które w okresie międzywojennym się ukazały, czyli krótko mówiąc, nie jest to, nie są to dzieła Antoniego Anusza, które są przepisane i opatrzone współczesnym aparatem naukowym, tylko coś, co pozwala nam obcować z pierwodrukiem tych niezwykle ważnych dla polskiej historii pism. Skąd też moje pytanie, taki pomysł na publikację i skąd, choć mówię, to pytanie dość banalne, pomysł w ogóle na tę książkę, Andrzeju? Dziękuję bardzo. Znaczy, chciałbym powiedzieć, nawiązać do na początku tutaj spotkania sprzed ponad roku, kiedy też pan minister brał udział w promocji książki mojego autorstwa o historii porozumienia Centrum. I wtedy pan minister zadał pytanie, czy coś przygotowuje, tak? Czy coś szykuje w sensie opracowania, czy coś pisze. No i wtedy ja tak nieśmiało zadeklarowałem, bo już przygotowywałem, myślałem o tym, żeby to właśnie te pisma polityczne zebrać i je zredagować i starać się wydać, opublikować Antoniego Anusza. Także bardzo dziękuję, bo to taka była, można powiedzieć, też rok temu dodatkowa motywacja, żeby pracę nad tą publikacją przyspieszyć i żeby ona się, prawda, ukazała drukiem. Teraz kwestia, dlaczego właśnie forma reprintu. Znaczy, ja w tą publikację poprzedziłem takim, no, prawie 100-stronicowym wprowadzeniem, tak? To znaczy, to wprowadzenie jakby z jednej strony, no, opisuje pewną drogę polityczną, ale i, no, i prawda, rodzinną i taką życiową głównego autora książki. Z drugiej strony też tam w tym wprowadzeniu, no, staram się jakby te wszystkie te publikacje wpisać w konkretny kontekst historii i wydarzeń politycznych, z którymi one były związane. Dlatego że tytuł Pisma Polityczne, no to on jest taki, można powiedzieć, bardzo bezpośredni. Ja myślę, że on tak jednoznacznie jakby odpowiada i chyba mówi, czym jest ta książka, dlatego że w dużym stopniu te pisma, one były związane z różnymi bieżącymi wydarzeniami, z różnymi historiami, z różną sytuacją bieżącą i te pisma często właśnie jakby odpowiadały, starały się opisać tą rzeczywistość, starały się, no, pokazywać pewne wizje, pewną przyszłość, postulowały pewne rzeczy. W związku z tym, no, rzeczywiście w dużym stopniu one też odgrywały taką rolę, nie ma co ukrywać, pewnej bieżącej, były takim narzędziem, można powiedzieć, w bieżącej w sytuacji politycznej, walce politycznej, działalności politycznej. I teraz, dlaczego forma też reprintu? Znaczy, ja tutaj chcę zwrócić uwagę na jedną taką aktywność, którą w tym kontekście Antoni Anusz, którą się zajmował. Znaczy, on w 1920 roku, podczas wojny polsko-bolszewickiej, był na początku zastępcą, znaczy był posłem na Sejm, był szefem komisji wojskowej, co wiadomo, że w tej sytuacji w 20 roku to była, no, w zasadzie fundamentalna, można powiedzieć, jedna z najważniejszych, Komisja Spraw Zagranicznych i Komisja Wojskowa, to w 20 roku, w momencie, prawda, walki o utrzymanie granic, o obronę niepodległości, no to były komisje, no, fundamentalne.
To też wynikało, że on był szefem tej komisji wojskowej, no nie ma co ukrywać, jego już wtedy 17-letnia znajomość z Józefem Piłsudskim, prawda, w 1903 roku jako 19-letni, prawda, młody człowiek został członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej i jakby bezpośrednio współpracował z Piłsudskim, był członkiem organizacji bojowej PPS i w tej organizacji bojowej PPS no nie był jakimś, nazwijmy to, człowiekiem, który nie robił różnych twardych rzeczy, bo dostał virtuti militari za działalność w organizacji bojowej PPS. Znaczy, mówiąc wprost, przenosił, rzucał bomby i tego typu rzeczy. Tego typu rzeczami też się w okresie rewolucji, prawda, 1905-1906 roku zajmował. Zresztą za to został, no praktycznie groziła mu kara śmierci, jak to też legenda rodzinna głosi, zresztą to tam opisywana też przez samego Antoniego, za dosyć dużą łapówkę udało się, że ta kara śmierci została zamieniona na 12 lat katorgi, prawda, i rzeczywiście na te 12 lat katorgi został skazany. I teraz wracam do, dlaczego ta forma. W 20 roku jednocześnie był szefem komisji propagandy wewnętrznej państwa. To znaczy był odpowiedzialny za to, że w 20 roku, żeby przygotowywać, opisywać, pokazywać społeczeństwu, utrzymywać jakby wolę walki z najazdem bolszewickim. I on był takim szefem takiej komisji, która zajmowała się właśnie, można powiedzieć wprost, propagandą. Udało mu się zgromadzić naprawdę bardzo wybitne osoby w tej, które pracowały na rzecz tej komórki, bo między innymi Stefan Żeromski właśnie na proboszczowie w Wyszkowie, to właśnie był na zlecenie tej komórki napisana pozycja. I tam i Kazimierz Wierzyński publikował. Naprawdę udało się no, zebrać wielu, wielu wybitnych twórców, którzy publikowali w 1919, w 1920 roku. I on też jakby publikował, prawda? W związku z tym w ramach tych pism politycznych jest kilka broszur z 1919, z 1920, 21, ale głównie z 20 roku, które bezpośrednio dotyczą właśnie tej sytuacji związanego z najazdem bolszewickim. I teraz chciałbym zwrócić na jedną sprawę uwagę. Pamiętajmy, że nie było wtedy telewizji, radio też nie działało. Radio to jest 1925 rok, prawda, dopiero, czyli no była prasa. Natomiast te broszury, one naprawdę odgrywały bardzo ważną rolę. One były wydawane, no jak na tamte czasy, w bardzo dużych nakładach. I one były takim jednym, no można powiedzieć, bardzo ważnym tym narzędziem w tej walce, w tej sytuacji. I ja chciałem pokazać, jak sobie Państwo zobaczą, jak sobie otworzycie, to żebyście mieli takie poczucie jakby dotknięcia historii namacalne. Jak ta broszurka, jak to wyglądało, jak to te literki, prawda, jak to ludzie czytali, tak? Jakby to było przepisane na taką, prawda, przepisane teraz i opublikowane, moim zdaniem nie byłoby tego wrażenia. Tu jest wrażenie takiego dotknięcia bardziej bezpośrednio tej historii, dotknięcia do tych publikacji, do tych broszur politycznych i dotknięcia właśnie takiego bezpośredniego, namacalnego. I to była idea, która mi przyświecała, żeby właśnie ta publikacja była wydana w formie reprintu. Bardzo dziękuję i tak jak Andrzej wspomniał, książka jest poprzedzona bardzo obszernym wstępem i właściwie osadzenie w kontekście historycznym też każdej z tych broszur jest w tym wstępie podane, ale też rzeczą niezwykle ważną i cenną jest to, że autor opracowania dokonał też wyboru co najciekawszych fragmentów dotyczących historii bieżącej, ale też pewnych wskazań na przyszłość z tychże broszur, ale także dokonał Andrzej Janusz jeszcze jednej rzeczy, mianowicie ze stenogramów sejmowych powyjmował te najciekawsze i najbardziej charakteryzujące autora
tych dzieł, czyli posła Antoniego Anusza, wystąpienia. I to jest naprawdę kawał porządnej, wspaniałej roboty. Pytanie do Mirosława Lewandowskiego, który od wielu, wielu lat zajmuje się tematem obozu piłsudczykowskiego, piłsudczykami, tymi, którzy tworzyli Wolną Polskę, którzy potem działali. Jak ocenia, jeśli można tak powiedzieć, nie tyle to opracowanie, ile nośność myśli Antoniego Anusza zarówno dla jemu współczesnych, jak i dla tych, którymi, Mirku, zajmujesz się obecnie, czyli tymi, którzy przenosili ideę piłsudczykowską w czas II wojny światowej i w lata powojenne. Czy widzisz tam ślady w działalności tych, którymi się zajmujesz, odwołujące się do tej publicystyki, którą tutaj otrzymaliśmy? No i szerzej też, jako oceniający wiele tego typu prac, jak oceniasz tę pracę Andrzeja, jak wiele ona wnosi do dyskusji historycznej, a ile ona wnosi też do dyskusji o współczesnej Polsce, dlatego że, tak jak wspomniałem, wiele rzeczy dotyczących Polski w mojej ocenie ma charakter tu absolutnie ponadczasowy. Bardzo dziękuję za zaproszenie i możliwość udziału w dzisiejszym spotkaniu. Ja może, jeżeli pan minister pozwoli, zanim odniosę się do treści tej publicystyki, bo chciałbym o tym porozmawiać, przynajmniej o niektórych wątkach, to jeszcze wrócę do tematu, który panowie już zamknęli, a ja bym go jeszcze chciał otworzyć. Chodzi mi o sam życiorys Antoniego Anusza. Andrzej napisał tą książkę. Ja początkowo byłem sceptyczny co do jej celowości. To znaczy, ja świetnie rozumiem związki osobiste i wątki osobiste. Ja może sprowadzę, bo panowie tu się tak świetnie posługują, stryjeczny, cioteczny. Ja należę do tej części ludzi, którzy kompletnie nie łapią się w tym. W każdym razie pradziadek Andrzeja i Antoni Anusz byli braćmi, prawda? Tu pięciu braci. Pięciu, jeszcze siostra. To była, od razu oczywiście sprawdziłem kwestię pochodzenia, więc to jest jakaś, tu Andrzej nie pisze, czy to jest rodzina chłopska, ale sugerowałbym, że raczej chłopska z uwagi na działalność w wyzwoleniu później. Spod Mazowiecka, tak? Czyli jakaś wioska w powiecie mińskim, Mińsk Mazowiecki, pod Siedlcami, tak? Sześcioro rodzeństwa, tak? Więc to sobie pierwszą rzecz, jaką sobie tak próbowałem jakoś wyobrazić. Jak zaczynał się wiek XX, to on już miał lat 17, tak? Bo 1901 rok, urodził się w 84, czyli lat 17. No więc w stosunku do tych moich bohaterów, czyli Pluta Czachowski czy Ludwik Muzyczka, no to był starszy od nich, prawda? To można powiedzieć w zasadzie jedno pokolenie starszy, tak? To myślę, że to jest gdzieś, nie pamiętam, kiedy się generał Abraham urodził, ale to jest, czy generał Boruta, ale to jest chyba mniej więcej ten rocznik. Aczkolwiek trzeba powiedzieć, że Antoniemu Anuszowi jak gdyby złośliwy los wyciął z życiorysu bardzo ważny okres, prawda? No bo tu on z perspektywy tego, co było później, no to on był rzeczywiście PPS, OB PPS, blisko Józefa Piłsudskiego i nagle tam, dzisiaj Andrzej powiedział dużo więcej o nim niż jest w książce, bo Wierzyńskiego chyba nie ma w twoim wstępie. Jest Żeromski, ale też nie jest to powiązane z tą działalnością Komisji Propagandy. No i też nie jest za bardzo wyjaśnione, może nie wiemy tego, jak to się stało, że on po pierwsze znalazł się w Petersburgu, bo on był w Warszawie, prawda, był na jakimś zjeździe, znaczy jakimś, na zjeździe PPS-u we Lwowie.
I potem jest w szkole, robi dużą maturę, tak robi w Petersburgu. I potem ląduje, prawda, za działalność niepodległościową w różnych więzieniach i 5 lat na Syberii. Czyli jeżeli pan minister mnie sprostuje, to to jest chyba tyle, co i Józef Piłsudski, prawda? Bo to tak pamiętałem, że jeden i drugi nie skończyli studiów wyższych, to znaczy i Józef Piłsudski, który ma za sobą studia 1 rok w Charkowie medycyny, i również on tu 3 lata bodaj studiował, 3 lata prawa, ale studiów nie skończył. Muzyczka zrobił absolutorium, ale też nie miał magistra. Pluta studiował 2 czy 3 kierunki, ale też nie miał formalnie wyższego wykształcenia. Więc to jest jakiś znak czasów, znak tego pokolenia, że oni nie udawało się im tych studiów skończyć. Natomiast tak jak dla Piłsudskiego, te 5 lat zesłania, no to to jest dobre studia i wykładowcami byli i ludzie z proletariatu i przede wszystkim powstańcy styczniowi, o których pan minister tak dużo dzisiaj czy ostatnio, ale dzisiaj zdaje się nawet w Radiu Kielce, tak dobrze pamiętam, prawda? Bardzo, bardzo ciekawa wypowiedź. No wiadomo, czym byli powstańcy styczniowi dla Józefa Piłsudskiego. No, dla niego też jacyś sybiracy byli wykładowcami dla Antoniego Anusza. Ale ten okres jego niewoli od 908 do 17, powrót z Rosji 18, no to jest okres, gdzie jego koledzy zaliczyli działalność w ruchu strzeleckim, gdzie jego koledzy zaliczyli pierwszą kompanię kadrową, gdzie jego koledzy zaliczyli legiony, a jego nie było, prawda? No to jest jakiś taki, powiedziałbym, biorąc pod uwagę, że ten człowiek później był rzeczywiście zastanawiająco blisko Piłsudskiego, co by sugerowało, że ten okres przed 908, że oni musieli blisko współpracować. Tutaj nie bardzo znalazłem jakieś szczegóły tej współpracy, ale no bo jak był w Rosji, potem na Syberii, to kontakt się urwał. On wraca i nagle jest w komisji wojskowej, marszałek go zaprasza do Belwederu, codzienne czy bardzo częste spotkania, nawet pisze, że o nocnych, długich nocnych Polaków w rozmowach z udziałem Antoniego Anusza i Józefa Piłsudskiego. No przecież jak na człowieka, który wrócił w 1918 roku z Rosji, no to nie mieli kiedy się poznać, jak on wrócił. Oni się musieli dobrze poznać w tym okresie wcześniejszym. I jakoś myślę, dla Antoniego Anusza ta Syberia, ta Rosja, to jest no coś, co rzutowało i na jego krótkie życie, bo stracił tam zdrowie i stąd wcześniej umarł, ale także zabrało mu z życiorysu te karty, bo gdzie on by był, gdyby był w Legionach, prawda, bo będąc tak blisko Piłsudskiego wcześniej, to gdzie on by był, no to czasami pamiętam, jest taki człowiek, oczywiście nie porównuję ich, bo tamten człowiek też kojarzy się z bardzo złymi rzeczami. Mam na myśli Kazimierza Rozen-Zawadzkiego, prawda? Wiem, wielu z nas się otwiera scyzoryk, jak słyszą Willa Szczęścia, Małachówka, ale Rozen-Zawadzki no, trochę był też tym człowiekiem, który zanim trafił do Małachówki, to nie zdążył, prawda? On ciągle miał pecha, tak jak trochę jak Antoni Anusz i to odbiło się jakoś na jego życiu. I teraz tak, to nie jest przypadek, że pan minister tutaj kilkakrotnie mówi publicystyka. Ja miałbym taką uwagę do autora, że chyba pisma polityczne troszeczkę za dużo, może publicystyka polityczna, troszkę mniej, prawda? Może on nie był ideologiem, prawda? Pisma polityczne by sugerowały, że on był ideologiem obozu sanacyjnego. Gdyby był trochę młodszy albo przeżył po wojnie, to pewnie miałby taką rangę, prawda? Bo wtedy za ideologów to i Muzyczka musiał robić, prawda? I Pluta, a Józefski to już w ogóle był guru.
No ale w okresie międzywojennym, no to ten obóz sanacyjny miał tam, że tak powiem, bardziej ideologicznie ważniejsze postacie. Natomiast jest to publicystyka polityczna. I teraz dochodzę do pytania pana ministra o to, jak ja ją oceniam. Bo właśnie z wielkim zainteresowaniem usiadłem, no bo ta bliska więź z Józefem Piłsudskim, jeszcze prezes Związku Strzeleckiego, prawda, 1929-32, kolejnym był Kazimierz Kieszkowski, ten założyciel organizacji Orła Białego, który potem zmarł w Oświęcimiu, też jakoś o nim zapomniano. No Związek Strzelecki to były te kadry konspiracji z II wojny światowej, prawda? To było, obóz sanacyjny przygotowywał, tam była bieżąca walka polityczna. Ci, co byli w bieżącej walce politycznej, oni się znaleźli w 1939 roku w Rumunii czy na Węgrzech i większość z nich już roli politycznej w kraju nie odegrała. Może poza Mazurkiewiczem, prawda? Tak niewiele osób kojarzy, że to w ogóle Piłsudczyk, prawda? Ale mało, że Piłsudczyk, to śmigłowiec Mazurkiewicz, prawda? Panowie, zjadłem pseudonim Mazurkiewicza. Jan Mazurkiewicz Radosław, no właśnie. To jest przecież śmigłowiec. Ja starałem się, zastanawiałem się, Antoni Anusz, w jakiej to części obozu sanacyjnego, no biorąc pod uwagę, że PPS, PSL Wyzwolenie, to byliby Sławkowcy, tak? Ale nazwisko Walery Sławek ani razu nie pada w twojej przedmowie. Miedziński. Nie sprawdzałem, czy Bogusław Miedziński był Sławkowcem. No, Żeromski to na pewno... Miedziński bardzo blisko współpracował. Współpracowali ze sobą bardzo blisko i to jest tam. Miedziński. Z Miedzińskim jest. Ale gdzie Miedziński się na tym sanacyjnym archipelagu sytuował, to przyznam się, że nie sprawdzałem i nie wiem, czy to jest Sławkowiec, czy nie Sławkowiec. I teraz tak, Andrzej wymienił już tutaj to słowo, to przeklęte słowo propaganda, no, które dzisiaj nam się kojarzy, mnie się kojarzy, prawda, no, z tym całym Nurfür Deutschland, prawda, i z tym wszystkim, co się dzieje w niektórych mediach, co po prostu jest straszne. I teraz byłem ciekaw, no dobrze, a jak ten człowiek, prawda, jak wyglądała ta propaganda w okresie międzywojennym, bo to pierwsze pisma to są 19 rok chyba, prawda, czyli to już jest Wolna Polska, prawda. Tutaj nie ma tekstów, zdaje się, wcześniejszych. Jaki był wtedy poziom propagandy, prawda? Jak to wyglądało? Ta propaganda na pewno nie miała takiego pejoratywnego znaczenia jak dzisiaj, no bo przecież mówiło się Wydział Propagandy, Ministerstwo Propagandy. No dzisiaj sobie nie wyobrażam, żeby jakikolwiek rząd na przykład w Polsce utworzył ministra do spraw propagandy, bo to by od razu, prawda, się źle kojarzyło, jakieś konotacje z Urbanem czy inne. No i pod tym kątem wziąłem się za czytanie tej publicystyki. Rzeczywiście zwróciło moją uwagę to, co pana ministra, tematy dotyczące Rosji. One otwierają tą książkę. Z krainy dzikiej, pustej i otwartej. Rzecz o stosunkach rosyjskich. Druga broszura, Do władzy przez kłamstwo, krew i niedolę ludu. I trzecia broszura na ten temat, Zdrajcy i krzywdziciele polskiego ludu. To te trzy, tam w innych, powiedzmy, gdzieś się pojawia ta Rosja, ale te trzy są tutaj dla kwestii rosyjskich podstawowe. Już ta pierwsza broszura, Z krainy dzikiej, pustej i otwartej, od razu można powiedzieć, że Antoni Anusz ukradł moje serce, bo zaczyna od cytatu z Piotra Czadajewa, prawda? No jeżeli wiemy, co Czadajew pisał o Rosji i zgadzamy się z tym, co pisał o Rosji jako dzikim narodzie pozbawionym kultury, tradycji, korzeni w ogóle, no to są tego typu obrazki. To jest step azjatycki, prawda? Nie, bo Azja to mogą być Indie, Chiny, to nie. To jest step azjatycki, Mongołowie, prawda? Jacyś tam Kałmucy. To jest Rosja, to z tego ona się wywodzi.
I Antoni Janusz od tego Czadajewa zaczyna, więc od razu pomyślałem sobie, jest dobrze. No i później cały czas ja sobie tutaj takie jakieś fajniejsze, zaraz oddam głos Andrzejowi. O na przykład, a właśnie Rosjanie nie mają zrozumienia dla cywilizacji zachodnioeuropejskiej. Nie rozumieją jej i dlatego nie cenią. To też ujawniają nadzwyczajną pochopność do wycinania i karczowania mozolnie hodowanych drzew kultury w ogrodzie historii. To jest tutaj cytat z tego. Są opisy zbrodni dokonywanych przez bolszewików w okresie, kiedy Antoni Czadajew... A właśnie, freudowski błąd. Antoni Janusz przebywał w Rosji. Gwałty, mordy w stosunku do pierwszego korpusu polskiego, zastosował środki walki wypróbowane niegdyś przez Metternicha i Murawiowa, wileńskich rówieśników Gromejki. Wszystkich oficerów wziętych z bronią w ręku rozkazują niezwłocznie, to on tu pisze o tym Krylence, rozkazują niezwłocznie na miejscu oddawać pod sąd rewolucyjny i postępować z nimi bez pardonu, a w razie oporu rozstrzeliwać bez sądu. No to jest ta stepowa Azja. Jak gdzieś, to się nic niestety nie zmieniło. Czytałem niedawno jakąś wiarygodną informację o jeńcach ukraińskich, którzy wrócili do domu, jakiejś grupie kilkudziesięcioosobowej, połowa była wykastrowana. To się nie zmieniło do dzisiaj. To jest ciągle stepowa Azja, to jest ciągle Kałmucja, prawda? I tutaj Antoni Janusz dokładnie tak opisuje Rosję i to jest bardzo ciekawe, te trzy pozycje. Tutaj z krainy dzikiej, pustej i otwartej. Bardzo ciekawy i aktualny, bo pan minister tu wspominał o tym, że na ile to jest aktualne. No bardzo aktualne jest tutaj to zakończenie, gdy powstanie front, jak gdyby aktualny do obecnej sytuacji i tego, co się dzieje za Bugiem, nad Dnieprem, za Dnieprem. Gdy powstanie front zewnętrzny wojny z bolszewikami, winniśmy wykazać tyle męstwa i poświęcenia, ile Polak w imieniu najszczytniejszych haseł ojczyzny i kultury wykazać jest w stanie. Ja myślę, że już teraz, chociaż nie walczymy tam bezpośrednio w tej wojnie, ale przecież to, co bardzo wielu z nas robi, to jest właśnie jak gdyby realizacja tych wskazań. A ci, którzy w czasie burzy dziejowej nie umieją oderwać się od liczenia zysków, których stać jedynie na ratowanie swego mienia z zagrożonego okrętu, tych niechaj dotknie pogarda i przekleństwo poety. I tutaj mamy cytat z Adama Mickiewicza. Więc zanim przejdę dalej, bo jeszcze chciałbym inne pozycje z tej książki omówić, to może zatrzymajmy się chwilę nad tym obrazie Rosji w publicystyce Antoniego Janusza. I rzeczywiście tutaj, jak przed chwilą mówiłem, że publicystyka to jest moim zdaniem głębokie, prawda? Może dla nich to było oczywiste, że Rosja to Azja, a nie Europa. A dzisiaj już nie jest. A na pewno nie jest na Zachodzie, prawda, dla polityków zachodnioeuropejskich. Tu myślę, że oni powinni Antoniego Janusza poczytać to, co on pisze o Rosji. A jeszcze będę chciał o innych pozycjach powiedzieć, ale to tak z pierwszego. Bardzo serdecznie dziękuję. Oddam głos Andrzejowi, który tutaj pewnie do paru kwestii będzie chciał się odnieść, poruszonych przez Mirosława Lewandowskiego, ale istotnie te trzy prace, czy trzy teksty poświęcone Rosji są niewątpliwie bardzo ponadczasowe, natomiast też bardzo ciekawe jest takie, jako dokument chwili, ale również też pokazujący jakby spojrzenie Antoniego Janusza na to, czym jest państwo, teksty dotyczące, czy poprzedzające, albo tuż po pojawiające się przewrocie majowym, dotyczące chociażby Witosa, prawda, i tego, jak
Witos dla Anusza jest antyprzykładem państwowca, tak? Czy przykładem antypaństwowca. To też ciekawy dokument chwili, który no, w jakimś sensie ten mit witosowy funkcjonujący w społeczeństwie polskim obecnie pewnie jakoś tam obala, chociaż no nie jest wolny od zaangażowania bieżącego politycznego Antoniego Anusza wówczas. Ale Andrzej, jakbyś mógł parę słów jeszcze jakby do powiedzenia czy odpowiedzenia na to, co Mirek tutaj poruszył. Tak, znaczy ja zwłaszcza w kontekście, no, jak przygotowywałem tą książkę, zarys, przynajmniej taka koncepcja, była przed agresją Rosji na Ukrainę. I teraz w sytuacji, kiedy to nastąpiło, to naprawdę jeszcze raz później oczywiście to przeczytałem, te wszystkie teksty, to uderzyło mnie, mówiąc wprost, aktualność tego pewnego przesłania. To znaczy ocena Rosji, ocena też i działań Europy, bo to był ten kontekst 20 roku, prawda? Jak Europa reaguje, czy Europa nam pomoże? To jest tak jak teraz jest Ukraina, Rosja. Na ile ta Europa pomoże tej Ukrainie przed tym rosyjskim, tą rosyjską agresją? To naprawdę to się czyta. To naprawdę nabrało zupełnie w moim przekonaniu innego wymiaru. Teraz ja chciałbym jeszcze jakby wrócić do jakby innych wątków, dlatego że też w tej książce, w tej publicystyce, w tych pismach politycznych jest bardzo wiele takich elementów i klimatów po tym, jak Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku. I teraz te klimaty niektóre, ja zaraz kilka cytatów, bo to oczywiście nie będę chciał zanudzać tymi cytatami, ale te niektóre klimaty i niektóre te dylematy, które mieli nasi przodkowie po odzyskaniu pierwszy raz w XX wieku niepodległości, to ja uważam, że my mieliśmy i my mamy do tej pory te różne dylematy po odzyskaniu przez Polskę drugi raz niepodległości w XX wieku, to znaczy po 1989 roku. I teraz kilka takich cytatów, które wydaje mi się, że tutaj mogą być w tym kontekście no, bardzo, bardzo, bardzo interesujące. Na przykład mamy teraz no, cały czas dyskusja i w ostatnim czasie ona też nabrała takiego nowej jakby dynamiki na temat, czy Pałac Kultury powinien zostać w Polsce, w Warszawie rozebrany, czy nie. I teraz, no i mamy tutaj cytat, 1 czerwca 1920 roku, wystąpienie sejmowe, rozprawa nad zburzeniem soboru na Placu Saskim, cytat. Chcę jednak zaznaczyć, że cokolwiek byśmy mówili i myśleli o wartości artystycznej i właściwościach architektonicznych Soboru Prawosławnego na Placu Saskim i ponad wszelkie łatwe sądy i opinie góruje fakt, że jest to przede wszystkim symbol naszej niewoli politycznej. Jest to murami geometrycznymi kształty wypisany gwałt nie tylko na mieście, ale na narodzie polskim. Sobór ten powinien być natychmiast zburzony. Jest to bowiem szpetna narość na obliczu Polski, która powinna być chirurgicznie usunięta. Te względy zasadnicze domagają się zburzenia tego symbolu przemocy, tej bastylii systemu politycznego. Koniec cytatu. No słuchajcie, no teraz wpiszcie zamiast Sobór, Pałac Stalina i przepraszam bardzo, a to było, prawda, 100 lat temu. To jest cytat 102 lata temu. Następny taki, O, no to tak. Tak. 6 marca 2025. Tak. O sędziach. Mamy dyskusję cały czas o wymiarze sprawiedliwości, reformie wymiaru sprawiedliwości, prawda, cały czas jesteśmy, żyjemy tym, Unia Europejska wchodzi, interpretuje, dyskusja praworządności. 6 czerwca 1925 roku, Sejm. Wystąpienie sejmowe, fragment. Jest rzeczą wiadomą, że obecnie urzędujący sędziowie nie są w olbrzymiej większości wychowani przez Rzeczpospolitą Polską. Rzeczpospolita tych sędziów odziedziczyła po państwach zaborczych.
Są to przeważnie sędziowie, którzy niedawno wyrokowali po ukazu jego cesarskiej mości Mikołaja II. Obecnie wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Chociaż nie wszyscy zadali sobie trud, ażeby się moralnie przeistoczyć, ażeby sobie uświadomić tę wielką zmianę w urządzeniach państwowych i pojęciach prawnych, jaka zaszła w całym świecie, a przede wszystkim w Polsce. Koniec cytatu. No więc, prawda, no mamy... tutaj kwestii rosyjskich i innych już tutaj nie będę, żeby nie przedłużać. Natomiast myślę, że jeszcze jest bardzo ważnym uprawianie polityki. Cytat. Użyłem strasznego dla nas słowa kompromis. I to jest z 20 roku cytat. Istotnie było to słowo straszne w czasach, gdy polityka polska musiała unikać kompromisów jak trądu lub tyfusu. Bo jakiś kompromis można było zawierać z zaborcą i z jego polityką, obliczoną na uśmiercenie, na zamordowanie naszej indywidualności narodowej. Dzisiaj nie mamy potrzeby ani się bać tego słowa, ani się nim brzydzić, ponieważ kompromis jest istotą życia parlamentarnego. Koniec cytatu. Więc teraz chciałbym zwrócić uwagę na publicystykę Antoniego Anusza w kontekście bezpośrednio Józefa Piłsudskiego. Znaczy, on poświęcił tutaj w tej książce jest kilka broszur, kilka nawet można powiedzieć takich większych, można powiedzieć takich nawet książek, no cieńszych, ale już w wydaniu książek Józefowi Piłsudskiemu. To znaczy on, i to jest bardzo ciekawe, bo to w najtrudniejszym czasie dla Piłsudskiego, w 1923 roku, kiedy Piłsudski jakby rezygnuje ze wszystkich funkcji, prawda, przechodzi i odchodzi jakby do Sulejówka, wtedy odbywa się takie słynne bal w sali Malinowej w hotelu Bristol, takie pożegnanie Piłsudskiego z najbliższymi współpracownikami. No i wtedy organizatorem tego balu, znaczy balu, tego nie był bal, bo to natomiast w tej sali hotelu Bristol, tego spotkania, był Antoni Janusz. I on tam zadaje pytanie Piłsudskiemu wprost, prawda, przy wszystkich. Dlaczego odchodzisz? Dlaczego nas zostawiasz? Dlaczego to robisz, prawda? I Piłsudski jakby, jak znajdziecie w pismach Piłsudskiego, on się bezpośrednio odnosi, że odnosząc się do pytania Antoniego Anusza, odpowiadam. No i mówi, to jest jego słynne wystąpienie, on opowiada, prawda, o tym Karle, w cudzysłowie interpretujemy to, ten Karze Łędecki, który za nim, prawda, cały czas podąża, to jest to słynne wystąpienie Piłsudskiego, on tłumaczy, dlaczego on musi, dlaczego on odchodzi. A tego cytatu akurat nie dałeś w swoim przedmowie, bo szukałem go. Jest, o zaplutem, nie ma zaplutego Karła. Ale, no nie, ale to już do tego, ale to jest jakby cytat z znaczy do jest Piłsudskiego. Fragment tak, przemówienia, tak, ale tak, tego o Karle tak, akurat. Tak. No więc i teraz. I w 23 roku pisze kolejną broszurę o Piłsudskim. I od razu w 23 roku w tej broszurze mówi jasno, Piłsudski musi wrócić do życia publicznego. Piłsudski musi wrócić do sprawowania funkcji publicznych. Piłsudski musi wrócić do armii. Bez Piłsudskiego Polska sobie jakby nie da rady, jest za ciężki czas. I to jest dla niego bardzo ciężki czas, bo on jest, prawda, wtedy, no Piłsudczycy są, że tak powiem, zepchnięci. Jest rząd Hienopiasta, prawda, tutaj następuje istotna zmiana polityczna. Natomiast on cały czas z Piłsudskim utrzymuje kontakty. Tutaj ja opisuję, że spotyka się, jeździ też do Piłsudskiego w czasie wakacji, prawda, i opisuje te spotkania, to wszystko tutaj jest. I teraz on w 26 roku no z entuzjazmem przyjmuje zamach majowy, prawda? I on jakby jest kilkunastu polityków, którzy tak mówiąc wprost stanowią taką polityczną jakby bazę. Bo z jednej strony jest wojsko oczywiście, ale z drugiej strony jest jakby taka osłona polityczna. I on jest jakby w tej osłonie politycznej. I tam są politycy z różnych ugrupowań, bo tam jest i PPS-owcy, ale jak z ugrupowań ludowych. No tak, to jest taka grupa, nazwijmy to bardzo bezpośrednio związana jakby z Piłsudskim. Tutaj to opisuję. I teraz on później
Piszę kolejne, już w 27 roku, kolejne książki, broszury o Piłsudskim i o tym, dlaczego dobrze, że Piłsudski wrócił i co Piłsudski ma do zrobienia. I teraz lekka polemika, tutaj będę oczywiście kuzyna bronił. On wprowadza do obiegu myśli piłsudczykowskiej kluczowe pojęcie imponderabilia. Antoni Janusz. To jest to kluczowe pojęcie, które no, w publicystyce piłsudczykowskiej jest no, bardzo ważne, czyli imponderabilia. Tutaj to jest jakby no, w tych pozycjach jest i on to jakby wprowadza. I teraz, czyli cały czas jest ten jego bezpośredni, naprawdę bardzo silny związek z Piłsudskim. Tutaj w tych pismach politycznych to znajdziemy. Prawda, że no, w 28 roku jest broszura, on pisze broszurę dla BBWR-u i BBWR, cała jakby konstrukcja BBWR-u wokół Piłsudskiego. No ta broszura też tutaj jest, prawda, i ona jest jakby wokół, to jest ta, prawda, broszura BBWR-owska, którą napisał. Także on bezpośrednio, silny związek, prawda, z Piłsudskim naprawdę cały czas przechodzi tutaj i ma miejsce. Teraz tu bardzo chciałem zwrócić uwagę na zdjęcie na okładce, bo ono też jest bardzo charakterystyczne, bo to jest jakby zdjęcie, które zostało wykonane 10 listopada 1928 roku w Belwederze w 10. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, bo to wtedy już tą jakby jeszcze nieformalnie, ale już jakby zaczęto od właśnie 11 listopada tą rocznicę 11 listopada uznawać. I tutaj zwróćcie uwagę, że mamy do czynienia, bardzo rzadko tak jest, że na zdjęciach z Piłsudskim, tak, albo Piłsudski jest w samym otoczeniu wojskowych, albo Piłsudski jest w otoczeniu samych cywili, prawda, bo jakieś spotkanie polityczne. A tutaj mamy to jest takie trochę symboliczne zdjęcie, że mamy i wojskowych, i cywilów, i jeszcze żona marszałka Aleksandra koło niego, który rzadko, bardzo rzadko jest na zdjęciach koło Piłsudskiego. I to jest zdjęcie, na których no, mamy postacie no, fundamentalne dla obozu Piłsudczykowskiego, no bo marszałek Aleksandra Piłsudska, ale generał Orlicz-Drescher. No dwa lata wcześniej, w 26 roku, podstawowy generał, który zamach majowy, to Drescher operacyjnie, mówiąc wprost, jakby tą operację jakby przeprowadzał. Obok no Kazimierz Sosnkowski, no to postać no fundamentalna, prawda, szef w Legionach no, Piłsudskiego. No generał Zrzednicki, to jest generał, szef Wojskowej Służby Zdrowia. Ale potem mamy w cywilu, co prawda, generał Górecki, prezes wtedy CWKS Legia Warszawa, tak, także, no i Antoni Janusz. I to jest prezydium zjazdu ideowego więźniów politycznych. To było takie stowarzyszenie, to było coś takiego, nie przymierzając, co bardzo przypomina dzisiaj status działacza opozycji antykomunistycznej, tak? To znaczy, to jest takie, właśnie było takie stowarzyszenie, które też miało swoją odznakę, które oni się spotykali, no nie było tak zinstytucjonalizowane, no nie było oczywiście wpisane do ustawy, tak jak my mamy, prawda, że jest ustawa, natomiast to bardzo przypominało właśnie takie, nazwijmy to, kombatanckie stowarzyszenie, które generalnie też miało bardzo, nie ma co ukrywać, aktywną rolę odgrywało w bieżącym życiu politycznym. Także chciałem zwrócić uwagę, że to zdjęcie naprawdę jest też symboliczne, właśnie łączące ten czynnik wojskowy z czynnikiem cywilnym. Bardzo dziękuję i zanim Państwu oddam głos z pytaniami, głosami, Mirosław Lewandowski, bo się zapowiedział już wcześniej, że oprócz Rosji też go pewne teksty zainspirowały, które chciałby przywołać, a zatem Mirku, oddaję Ci głos i zachęcam później Państwa do dyskusji, pytań i oczywiście już po spotkaniu do autografu już nie Antoniego Janusza, ale Andrzeja Janusza, który chętnie pracę przodka również swym podpisem pamiątkowym dzisiejszego spotkania uwieczni. Mirku. Dziękuję bardzo. Tak, to mamy Hotel Bristol, ten bankiet w Hotelu Bristol mamy omówiony, bo mielibyśmy go pominiętego. Jeszcze jedna rzecz z biografii byśmy pominęli, a uważam, że bardzo istotna, czyli współpraca z Pobogiem Malinowskim.
Dla mnie Pobóg Malinowski, nie ukrywam, że to jest taki absolutny idol i powiedzmy kanoniczna wersja historii, taka, którą on napisał do roku od tam 64, prawda, do roku 1800, do roku 1945. Więc tutaj współpraca z Pobogiem Malinowskim Antoniego Anusza to jest z całą pewnością pokazanie półki, na której Antoni Anusz się znajdował. Najpierw trochę ponarzekam, a potem będę chwalił. Jeżeli chodzi o sprawy związane z marszałkiem, ja powinienem jeszcze raz to przeglądnąć, tą publicystykę, bo za pierwszym razem strasznie mnie odrzucało zbyt nabożny stosunek do marszałka. No, tutaj w tym gronie to trudno, żeby ktoś twierdził, że nas to drażni, ale jednak uważam, że zawsze trzeba szukać języka, którym będziemy mówić o ideach czy ludziach, których szanujemy i ich zasługi chcemy podkreślić, szukać języka, który będzie możliwy do przyjęcia nie tylko dla tych, którzy są tam, gdzie my, ale będzie do przyjęcia także dla ludzi, na przykład, którzy się wahają, są neutralni, albo młodzież zastanawia się. Więc moim zdaniem on tutaj, ten język był taki zbyt hagiograficzny, tak, w stylu Juliusz Słowacki wielkim poetą był. Troszeczkę tak to szło. Druga rzecz to jest ta broszura o Witosie. Ona się składa z dwóch części. Przy czym pierwsza część była wcześniej wydana w roku 21. No i jak czytamy tą pierwszą część o Witosie, no to Wincenty Witos suchą stopą przeprowadził lud polski przez Czerwone Morze pogróżek o kosach chłopskich. Witos z całą świadomością trzymał mocno na wodzy bestię nienawiści klasowej. Jednoznacznie wypowiada się o nim pozytywnie, podkreśla zasługi Witosa w tym rządzie obrony narodowej. No, same superlatywy. I problem polega na tym, że te superlatywy o Witosie, one się ukazały drukiem. Jak on wydawał potem tą całą broszurę o Witosie, no to no nie mógł tam tego pominąć. A jest druga część, późniejsza. No i tutaj po prostu na Witosie nie zostawia suchej nitki. I teraz ja się zastanawiałem, czy to Witos się zmienił, czy to jest funkcja tego, że stał się przeciwnikiem politycznym marszałka i w konsekwencji no, zaczął Antoni Anusz dostrzegać jego wady i przestał cenić jego zalety. Ja nie znam na tyle Witosa. Ja Witosa osobiście nigdy nie szanowałem, ale nie jestem jakimś znawcą od Witosa, więc nie wiem, czy ta hipoteza, że Witos się zmienił po roku 21 jest prawdziwa. Mnie się wydaje, że Witos już w okresie roku 20 tam miał pewne zachowania wobec marszałka takie no, niefajne i tam odgrywał pewną taką konkurencję, grał raczej z Endecją niż z Piłsudskim. No ale to są rzeczy, o które się czepiam. Natomiast teraz chciałem powiedzieć i wracam do pierwszego pytania pana ministra, jak ta publicystyka polityczna ma się do tego, o czym pisali na przykład Pluta czy Muzyczka, młodsi o jedno pokolenie. I tutaj chciałbym państwu zwrócić uwagę na dwa teksty z tych, które Andrzej zebrał. Jeden to jest tekst Naród, Armia i Wódz, z której powiedzmy Wódz, no to tutaj jest hagiografia Piłsudskiego, ale Naród, Armia to jest bardzo ciekawa analiza i później jak gdyby trochę też do tego nawiązująca już przedostatni tekst Podstawy wychowania obywatelskiego, które są analizą programu Związku Strzeleckiego, tam pracy z młodzieżą. Mnie się to osobiście wydaje bardzo interesujące, dlatego że on tam
bardzo silny nacisk kładzie i odwołuje się i do Piłsudskiego tutaj, i do Cromwella, XVII-wiecznego, prawda, przywódcy rewolucji w Anglii. To znaczy podkreśla, że wojsko, armia powinna być elementem wychowania obywatelskiego. Jest ten film Legiony, który powstał na stulecie. Tam różnie, miał różne recenzje, ale mnie się bardzo podobał. Ten film pokazywał, jak służba w Legionach z takiego złodziejaszka zrobiła obywatela, prawda? Zaczyna się od tego, że on tam przypadkowo się spotyka z legionistami, czy nawet to była pierwsza kompania kadrowa i tak trochę przypadkowo do nich przystaje, a później, tam jeszcze jest wątek miłosny, jego możemy pominąć, ale on się potem w tych legionach, on dojrzewa. On zaczyna nabierać takiej republikańskiej postawy. Dla niego Polska przestaje być abstrakcją, on się czuje za nią odpowiedzialny, prawda? I to bardzo silnie w publicystyce politycznej Antoniego Anusza ten element się pojawia. To znaczy, on odwołuje się nie tylko do Piłsudskiego i Legionów, ale też do Cromwella, który kładł nacisk, że zawsze, jeżeli wojsko będzie ideowe, będzie przekonane o słuszności swojej sprawy, o tym, że ono broni nie jakiegoś uzurpatora, dyktatora, tylko broni swojej rodziny, swojej ojczyzny, swoich przyjaciół, dobrobytu swojego domu, to zawsze to wojsko będzie biło się lepiej. I znowu nie możemy uciec od tego, co się dzieje na wschodzie, no to widać gołym okiem, jak się biją Ukraińcy, prawda, a jak się biją Moskale. I tutaj te fragmenty zdecydowanie budzą tutaj, uważam je za bardzo aktualne, za takie, które nawet się zacząłem zastanawiać, panowie może mają większą wiedzę, jak wygląda praca wychowawcza w wojskach obrony terytorialnej. Czy tutaj ten element nie tylko sprawności, prawda, żeby oni mieli pewne militarne zdolności, żeby oni mogli w razie czego, prawda, stanowić jakieś zaplecze wojskowe, ale i to chcę podkreślić, bo za Antonim Anuszem on nie mówi, to nie ma być polityka, prawda? My nie chcemy w Związku Strzeleckim wychowywać ludzi, żeby oni byli, służyli naszym celom politycznym. Państwo, on tam mówi naród, naród potrzebuje państwa, prawda? I Związek Strzelecki ma być tą szkołą wychowania obywatelskiego dla państwa. Nie dla żadnej opcji politycznej, tylko właśnie dla państwa i bardzo duży nacisk kładzie na tą siłę moralną, siłę wewnętrzną żołnierza. Uważam, że te dwa elementy, to znaczy to wszystko, co pisze o Rosji, i to, co pisze o tym republikańskim obywatelu, to znalazłem, bo teraz jeszcze właśnie, już kończę, wiem, że gadam za długo, ale jeszcze pan minister pytał, czy jakoś widzę pomoc do muzyczki i pluty. W tym prawda i nieprawda o Armii Krajowej. Wiele rzeczy, o których oni tam piszą, po przeczytaniu tego, co pisze Antoni Anusz na przykład o Związku Strzeleckim, to mi się dopiero otworzyły oczy, o czym tak naprawdę pisze muzyczka z plutą. Prawda? Andrzej może coś chciałby tu jeszcze, ale naprawdę jest ten tutaj między tym, zwłaszcza tym tekstem, zwróćcie Państwo uwagę, jak będziecie czytać tą książkę, to proponuję zacząć od tych trzech tekstów rosyjskich, a potem przedostatni tekst, podstawy wychowania obywatelskiego, to naprawdę jakbym czytał muzyczkę i plutę razem. Jeśli można, szanowni państwo, nie bez powodu Antoni Anusz zostaje prezesem Związku Strzeleckiego, czyli tego pionu cywilnego w roku 1929, bo w historii Strzelca w okresie międzywojennym, czyli tej organizacji, która miała wychować właśnie w sposób obywatelski młodego człowieka, tak aby potem był, że tak powiem, dobrze przygotowany do służby wojskowej, ewidentnie taką cezurą czasową jest paradoksalnie rok 1926. Przed rokiem 1926 Strzelec jest bojówką PPS-u,
To jest organizacja paramilitarna, która bierze udział w ostrych akcjach z udziałem broni, bo takie były też lata 20. i realia, w akcjach po zamordowaniu prezydenta Narutowicza w 22 roku, to strzelcy mają, to jest też mało znana historia, ale dokonać akcji odwetowej na działaczach endecji. Sprawę zatrzymuje Piłsudski z Daszyńskim, ale po zamordowaniu Narutowicza ma być noc długich noży. PPS ma wymordować działaczy endeckich, Hallera, księdza Lutosławskiego, wszystkich, którzy moralnie są odpowiedzialni za śmierć prezydenta Narutowicza. Odbywa się spotkanie w mieszkaniu Kazimierza Świtalskiego 16 grudnia 22 roku na wieść o strzałach w Zachęcie. I tam temperatura jest niezwykle gorąca i właściwie trójki strzeleckie są już rozstawione w mieście do tego, aby dokonać akcji odwetowej. I sprawę zatrzymuje Piłsudski z Daszyńskim. To warto o tym wspomnieć. Nieznana, ale opisana przez Poboga Malinowskiego, między innymi w tej jego trzytomowej pracy i gdzieś tam pojawiająca się w różnych wspomnieniach. Maj 1926. To dzięki mobilizacji Okręgu Warszawskiego Strzelca udaje się też sprawnie przeprowadzić i zwycięsko walki w Warszawie między 12 a 15 maja 26 roku. Obóz Piłsudczykowski wygrywa, przejmuje władzę. I co się dzieje ze strzelcem? Strzelec zostaje upaństwowiony w tym sensie, że odsunięci zostają od niego ci, którzy by chcieli dalej, aby strzelec był bojówką socjalistyczną czy piłsudczykowską. Powstaje Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, któremu Związek Strzelecki zostaje w jakimś sensie podporządkowany i program wychowawczy, którego jednym ze współautorów jest Antoni Anusz, ma służyć temu, aby wychować młodych ludzi w duchu niepartyjnym, niepolitycznym, tylko obywatelskim. I Antoni Anusz jest jednym właśnie z twórców takiego programu, a pamiętajmy też, że Kazimierz Pluta-Czachowski, bohater książek i prac Mirosława Lewandowskiego, to jeden z instruktorów strzelca w latach 30. To wtedy wprowadza się do obiegu hasło każdy obywatel żołnierzem, każdy żołnierz obywatelem. Efekty tej pracy wychowawczej obywatelskiej strzelca w latach końcówce 20. i 30. było ogromne, bo przez szeregi tej organizacji przeszło, jak się ocenia, ponad 2,5 miliona młodych ludzi. W 1939 roku strzelec liczy 470 tysięcy członków. To jest oczywiście również rezerwuar, z którego polskie państwo podziemne potem czerpie, poczynając przede wszystkim od organizacji Orła Białego, ale potem SZP, ZWZ, oczywiście Armia Krajowa. To są zasługi tej organizacji, ogromna zasługa również Antoniego Anusza w krzewieniu nie tylko postaw patriotycznych, ale i budowania wspólnoty wokół wartości obywatelskich, wartości republikańskich i tak dalej, i tak dalej. Ogromne zasługi Związku Strzeleckiego chociażby w akcjach zwalczania analfabetyzmu, który był zjawiskiem powszechnym w okresie międzywojennym, bo strzelec tworzone był i świetlice strzeleckie w wioskach, małych miejscowościach i jakby praca strzelecka, tak jak my ją rozumiemy, czyli szkolenie wojskowe, to była jedna część aktywności tej organizacji, ale druga niezwykle ważna to były właśnie kursy czytania, pisania dla dziewcząt, bo też mogły być członkami Związku Strzeleckiego, kroju, szycia. Często, tak jak mi opowiadała swego czasu pani późniejsza generałowa Andersowa, która przed wojną była członkiem strzelca. Mówiła tak, jedyne radio u nas na wsi było w świetlicy strzeleckiej. Strzelec był oknem na świat dla tego młodego człowieka. I teraz młody człowiek kończąc służbę w strzelcu, mając lat 18-19 i jeżeli trafiał do wojska, był przygotowanym do służby wojskowej obywatelem. Na pytanie, czy tak się dzieje obecnie w Wojskach Obrony Terytorialnej, no czasy są nieco inne, ale proszę pamiętać, że naturalnym rezerwuarem dla Wojsk Obrony Terytorialnej stały się współczesne też
organizacje strzeleckie, bo to ci ludzie, którzy nawiązują do tradycji niepodległościowej piłsudczykowskiej, też tam trafiają. Ale jeszcze raz powtórzę, Antoni Anusz jako prezes Związku Strzeleckiego już po przewrocie majowym, to ten, który właśnie strzelca, można powiedzieć, odpartyjnia, odpolitycznia, a czyni z tej organizacji niezwykle ważnej dla wychowania następnego pokolenia, o którym tyle opowiadamy, tego pokolenia walczącego w czasie II wojny światowej. Otóż czyni z tej organizacji i z jej członków świadomych obywateli. To jest niezwykle ważne i mówię, pewien paradoks jest, że taką cezurą czasową w Związku Strzeleckim jest przewrót majowy, czyli piłsudczycy przejmują władzę i czynią z tej organizacji nie bojówkę partyjną zasilaną budżetem państwa, tylko czynią organizację państwową. To jest niezwykle ważna rzecz. Ale tu Andrzej chciał jeszcze nieco uzupełnić. Tak, znaczy ja chciałbym tutaj też odnieść się do tutaj Mirka. Znaczy tak, po pierwsze chciałem teraz opowiedzieć o tym związku i to takim, można powiedzieć, osobistym między tymi pokoleniami, między Plutą Czachowskim, mówię mówiąc, a Antonim Anuszem. To znaczy tak, Antoni Anusz bardzo dobrze znał Plutę Czachowskiego. Pluta Czachowski był właśnie instruktorem w tym związku, kiedy Antoni Anusz był prezesem Związku Strzeleckiego i na dowód tych nawet pewnych osobistych ich relacji jest historia osoby, której ja dedykowane są te pisma, czyli synowi Antoniego Anusza, Andrzejowi Anuszowi, żołnierzowi Baszty, który zginął w Powstaniu Warszawskim, żołnierz Baszty. A dlaczego Baszty między nimi? Bo Pluta Czachowski był niejako w ramach Komendy Głównej patronem Baszty. I syn Antoniego znał Plutę Czachowskiego, bo jego ojciec, czyli Antoni, już wtedy nie żył, bo zmarł w 1935 roku w grudniu, no ale te związki były. Czyli tutaj nawet no, można powiedzieć, że tutaj są te relacje osobiste, jest ta ciągłość, znaczy nawet taka bezpośrednia, a nawet tutaj no, pokazuje, że jest ta ciągłość taka no, fizyczna wręcz tych relacji, między Plutą Czachowskim, tym pokoleniem, a pokoleniem właśnie tego Antoniego i tych piłsudczyków z trochę starszych. To pierwsza rzecz. Druga, którą chciałem jeszcze dopowiedzieć, bo tutaj właśnie jest kwestia, no, padła sprawa Narutowicza i zamachu na Narutowicza i dlaczego takie te związki te rosyjskie specjalne. No tutaj muszę powiedzieć o starszym bracie Antoniego Anusza, Franciszku Anusz. Dlatego, że starszy jego brat zrobił, można powiedzieć, karierę, był inżynierem, pracował w Moskwie, osobą, można powiedzieć, taką zamożną, konstruktorem, patenty i tak dalej, jak na tamte lata był osobą, no, której się, można powiedzieć, bardzo powiodło. Natomiast on był bardzo silnie związany też z ruchem piłsudczykowskim. On był wiceszefem Polskiej Organizacji Wojskowej na terenie Rosji. To bardzo wysoka funkcja. Tam do niego Miedziński jeździł i on jakby w Moskwie, to był ten miejsce, gdzie przez Moskwę przechodziła cała, jak oni wracali w 18 roku, to przechodził, on organizował cały powrót. I teraz tak, on sam wrócił i zostaje kim? Zostaje komisarzem rządu na miasto stołeczne Warszawa. W 20 roku jest komisarycznym prezydentem Warszawy. Wtedy, kiedy Franciszek, tak, 5 lat starszy brat Antoniego, czyli jest takim komisarycznym prezydentem Warszawy, kiedy bolszewicy, prawda, stoją pod Warszawą. On ma wtedy nadzwyczajne uprawnienia. To wtedy między innymi, prawda, on daje dekrety o aresztowaniu komunistów w Warszawie i tak dalej, i tak dalej. No, przez komunistów jest w latach 50. wręcz tam, prawda, w historii, tutaj też to cytuję, różne opisy, jak to właśnie komuniści, to jest o nich w Warszawie, to jest taki symbol właśnie tego reżimu, prawda, który po 1918 roku powstał w Polsce. I teraz on ustępuje w 22 roku, ale po zamachu na Narutowicza rząd znów go powołuje na kilka miesięcy, zostaje znowu tym komisarycznym komisarzem rządu w Warszawie, bo rzeczywiście sytuacja jest taka, że tu może dojść do tych samosądów i tak dalej. A to jest człowiek też zaufania ścisłego Józefa Piłsudskiego. Czyli w momencie, kiedy jest kryzys w Warszawie w 20 roku, bolszewicy stoją, no to Franciszek
starszy brat bezpośrednio bardzo ze sobą są silnie związani. Tutaj też to w tej książce jakby w tym wprowadzeniu ja to opisuję, ich relacje. Oni de facto no, ze sobą bardzo ściśle współpracują, to jest jakby ta sama linia, natomiast no, troszeczkę na innych jakby na innych odcinkach, ale no komisaryczny, no Warszawa, stolica, bardzo ważna, odpowiedzialna funkcja. I później, w momencie, kiedy następuje zamach na Narutowicza, on znowu zostaje powołany przez premiera, przez rząd na tego komisarza, żeby zapanować nad sytuacją w Warszawie. Po kilku tygodniach sytuacja ulega jakby uspokojeniu, on jakby, prawda, ustępuje z tego stanowiska. Natomiast to są te właśnie te relacje, że on w Moskwie, prawda, że on jest przez ten okres do 1918 roku w Rosji i bardzo aktywnie działa w ramach POW i tutaj jakby te relacje tej całej siatki piłsudczykowskiej w Moskwie w dużym stopniu w jego rękach się skupiają. Tutaj zresztą, jak Państwo przeczytacie, do czego zachęcam publicystykę Antoniego Anusza, to też zwróćcie Państwo łaskawie uwagę na to, jak wielką traumą dla niego, tak samo jak dla Józefa Piłsudskiego, było zamordowanie Narutowicza. To jest w myśleniu o państwie, o tym, jak państwo powinno wyglądać, moment absolutnie i u Piłsudskiego, i u Piłsudczyków, co widać tu wyraźnie u Antoniego Anusza, moment przełomowy. Mimo iż oczywiście Gabriel Narutowicz, no powiedzmy sobie uczciwie i szczerze, został prezydentem z pewnego politycznego przypadku i układu, tak? Ale fakt zamordowania pierwszego prezydenta odrodzonej Rzeczpospolitej wywarł ogromną traumę w umyśle Józefa Piłsudskiego, w sposobie jego myślenia o Polsce, o Polakach przede wszystkim. I tak samo mamy w przypadku Antoniego Anusza, co w tych tekstach poświęconych również Narutowiczowi, którego zapewne osobiście mało znał, chociaż PSL Wyzwolenie było tym klubem, które właśnie Narutowicza zgłosiło, zakładając, że jest to pewna manifestacja i próba policzenia głosów, ile który klub w parlamencie będzie mógł uzyskać dla swojego kandydata. No i pewna okoliczność, która doprowadziła w końcu do starcia Zamojskiego z Narutowiczem, wybór Narutowicza Narutowiczowi przyniosła. Zatem to też jest bardzo ciekawe jako spojrzenie na głos epoki, lektura tego zbioru pism Antoniego Anusza. Jeszcze jedną rzecz przypomniałem sobie celem pewnego uzupełnienia tej historii o Strzelcu. Tutaj Mirek wspomniał postać Kazimierza Kieszkowskiego, który potem jest organizatorem organizacji Orła Białego. Otóż Kieszkowski był mocno lewicującym Piłsudczykiem i on był właśnie przed 26 rokiem komendantem Strzelca. I zostaje właśnie po roku 26 od prac stricte organizacyjno-wychowawczych odsunięty, właśnie aby Strzelcowi nie nadawać jakiegokolwiek kolorytu. Strzelcy mają być wrażliwi społecznie, ale nie mają być socjalistami wprost, tak? Mają być obywatelami bez szczególnego zabarwienia. A Kieszkowskiego zabarwienie było tego typu, że to on jako emisariusz Józefa Piłsudskiego prowadził, jak Państwo może wiedzą, rozmowy potajemne z Komunistyczną Partią Polski w 26 roku przed majem, tak aby KPP przynajmniej neutralnie albo lekko popierając wsparło zamach stanu, co się zresztą, tak jest, oni potem nazwali błędem majowym. I on prowadzi rozmowy jako kolega zresztą wcześniej z konspiracji z Adolfem Warskim. Ukazało się bardzo ciekawe opracowanie wydane przez Instytut Pamięci Narodowej przed laty pod tytułem Przewrót majowy w dokumentach Kremla, bo tam są raporty, które składali działacze KPP właśnie z tychże chociażby rozmów, które były wysyłane do centrali do Moskwy. I ponieważ no, są to dokumenty nie pisane po czasie, tylko na bieżąco, w związku z tym tam to wszystko wychodzi w sposób niezwykle prawdziwy. Jak Państwo widzą, ta układanka i mozaika polityczna okresu międzywojennego jest dużo bardziej ciekawa, niż nam się wydaje i często dużo bardziej złożona, niż nam się wydaje. Też pamiętajmy, że wszyscy ludzie, większość ludzi tworzących establishment polityczny tamtego czasu, co w jakimś sensie
jest sytuacją podobną po 1989 roku. To są wcześniej koledzy działający wspólnie w taki czy w inny sposób w okresie poprzedzającym odzyskanie niepodległości i czasami zupełnie z niezrozumiałych względów nagle stojących po drugiej stronie barykady, bądź też odwrotnie, stojący po dwóch stronach barykady, ale potrafiący się porozumieć, bo wspólnota okopów chociażby pierwszej wojny czyniła z nich współpracowników i braci na całe życie. Drodzy Państwo, za chwilkę oddam Państwu głos, ale chciałem bardzo też serdecznie podziękować w imieniu autora, ale też w imieniu urzędu, który patronatem objął tę pracę, Fundacji Orlen i obecnej tu pani prezes Annie Kamińskiej za wsparcie finansowe tej publikacji. Wobec tego, jak Państwo wiedzą, w dzisiejszych czasach bez pieniędzy, nie tylko w dzisiejszych, niewiele się może ukazać i byłaby to duża strata. Także pani prezes, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Drodzy Państwo, oddaję Państwu głos. Proszę o ewentualne zadawanie pytań, czy też głosy w dyskusji. Andrzej Chyłek, bardzo proszę. Ja chciałem nawiązać do tego, co Andrzej mówił o zdjęciu. Chciałem się pochwalić, że na ścianie naszej siedziby Instytutu Historycznego Nurtu Niepodległościowego imienia Andrzeja Ostoja Owsianego wisi dyplom dla jednego z uczestników tamtych działań, nadany przez kapitułę, którą widzimy tu na zdjęciu, co się okazało w naszej rozmowie już, jak Andrzej zobaczył ten dyplom na ścianie i właśnie stąd wiemy, że ludzie na tym zdjęciu z tej książki, to jest szczerze mówiąc kapituła, która nadawała te dyplomy ludziom walczącym wtedy, czyli więźniom ideowym. Tak to jest ładnie nazwane i tak dyplom w takiej intencji jest. Natomiast drugie, to co Mirek mówił o Witosie, Andrzej się do tego nie odniósł, nie wiem czy chciał, czy nie chciał, to chciałbym powiedzieć tak, że to nie tylko Witosa dotyczy, drogi Mirku. Sam byłeś parlamentarzystą i wiesz, że ludzie, którzy wchodzili na wiejską z czystymi ideałami, wychodzili z wiejskiej jako ludzie zepsuci. Więc to jest taka trochę analogia do tamtych czasów. I mnie to nie dziwi akurat, że się Witos zmienił. Przy czym tu w ocenie Witosa, jak poczytamy dokładnie tę broszurę, też zwróćcie Państwo uwagę, że to, o czym wspomniałem, zamordowanie Narutowicza jest w ocenie Antoniego Anusza też momentem przełomowym dla oceny Wincentego Witosa. On tutaj podaje taką historię, że jest obecny na zaprzysiężeniu prezydenta Narutowicza, a Witos teatralnym szeptem mówi, ten facet i tak długo nie pożyje, bo ma cukrzycę, jest stary, nie warto ten. I to, tak jak mówię, i dla Anusza, i oczywiście dla Piłsudskiego, sposób patrzenia na pierwszego prezydenta odrodzonej Polski było też papierkiem lakmusowym w ocenie innych polityków i działaczy. Czy ktoś z Państwa? O, bardzo prosimy. Ja zabieram głos z odrobiną nieśmiałości, zdając sobie sprawę, że mam trudne zadanie, bo książka jest redagowana przez wybitnego znawcę historii, promowana przez drugiego znawcę historii w randze ministra i biedny pan Mirosław Lewandowski ma poprowadzić dyskusję, tak? Znaczy wprowadzić pytania, a ja właśnie głównie chciałem, bo właśnie no, wobec takich, że tak powiem, osób promujących, a ja akurat chciałem zacząć od niewielkiej polemiki z panem Mirosławem Lewandowskim i stąd moja trudność. Mianowicie dwie rzeczy. Jednak chciałbym bronić tytułu książki i to nie dlatego, że niezwykle cenię redaktora, ale z przyczyn merytorycznych. Otóż wydaje mi się, że gdybyśmy tu napisali pisma publicystyczne, to znacznie by to obniżyło jednak rangę tego tekstu. Oczywiście tam jest sporo publicystyki, ale powaga, z jaką Anusz porusza swoje, znaczy formułuje swoje myśli, publicystyką już nie jest.
To jest choćby sposób, prawda, hagiograficzny pisany o marszałku Piłsudskim. Anusz był do tego przekonany. To nie są oczywiście teksty politologiczne, tak? On nie dokonuje analizy rzeczywistości politycznej. Nie są pisma ideologiczne, ale polityczne na pewno. Dają pewną konkretną wizję wspólnoty politycznej. Ja się w siebie zgadzam. To nie chciał, prawda? I druga rzecz, chciałbym zwrócić uwagę na to, co pan łaskawie skrytykował, co jest według mnie wartością książki, mianowicie rzeczywiście hagiograficzny ton pisania Antoniego Anusza o marszałku Piłsudskim. Jest to jedna z niewielu źródeł, które współczesny czytelnik nie siedzący w archiwach dostaje do ręki, żeby zrozumieć, jak tworzył się kult marszałka Piłsudskiego. I jako materiał źródłowy, ja nie mówię, że Anusz miał rację, prawda, czy nie, ale jako materiał źródłowy to naprawdę wydaje mi się, znaczy uważam, że jest to bezcenne. Tak? I jeżeli panowie pozwolą, to też niewielką polemikę z innymi obecnymi. Otóż jeśli chodzi o pana, to, co pan powiedział, panie ministrze, wydaje mi się, że pan nie docenia znaczenia właśnie wychowawczego tej organizacji Strzelca, tak. Że, ta, ale nie, ale właśnie to chciałem powiedzieć, że nie do końca. Mianowicie ja mam takie doświadczenie rodzinne, które sprawdziłem też w publikacjach, może nie w archiwach, ale w publikacjach. Nie? Mianowicie do Strzelca należał mój dziad, który był zwykłym warszawskim robotnikiem. Tak? Ja nawet nie wiem, czy był śmienny. Tak? I był w PPS-ie, że tak powiem, do końca życia, no, aż do zlania partii, tak? To co praktycznie się jakoś zbiegło z końcem jego życia niestety, ale było tak, że był właśnie, że tak powiem, mocno lewicowym członkiem PPS-u, także mit rodzinny był taki, że każdy 1 maja spędzał w więzieniu prewencyjnie, znaczy był aresztowany i mimo, że nie był młodzieżowcem, tak, do 1939 roku był członkiem Strzelca. I tu, panie ministrze, chciałbym jakby jeszcze dopowiedzieć, że Strzelec również pełnił zadanie wychowawcze, z którą sobie do dzisiaj nie radzimy. Mianowicie był ważną przestrzenią do cenienia kombatantów, bo mój dziad był weteranem wojny 20 roku. I Strzelec spowodował, że on nie czuł się niedoceniony. Znaczy mam to właśnie legendę, prawda? Czyli jeszcze jeden element w działalności wychowawczej w Strzelca, że on dawał przykład, jak należy traktować kombatantów. I przez to też łączył pokolenia. To dzięki Strzelcowi, prawda, mógł Gąsiorowski chyba w Huraganie napisać, prawda, taki mit, jak to jest w Dworku Szlacheckim, prawda, dziadek tłumaczy wnukowi, czym była Konfederacja Barska i mama mówi, słuchaj, nie mów jemu, bo jeszcze pójdzie walczyć. I później mamy powstanie styczniowe, ja nie pamiętam, która to powieść, i na polu walki ranni spotykają się ojciec, dziad i syn. Znaczy ojciec, syn i wnuk, prawda? I Strzelec robił to w okresie międzywojennym, budował właśnie taki mit, tak? I malusieńka uwaga do redaktora. Po pierwsze, czy tutaj to brak mi wiedzy. Mianowicie, Andrzeju, mam pytanie, czy Anusz jako bankowiec nic nie pisał o patriotyzmie gospodarczym, czy w ogóle o sprawach gospodarczych? To chciałem. I druga rzecz, mam pytanie retoryczne, tak? Czy trzeba mieć takie szczęście jak Antoni Anusz, że jego potomkiem jest Andrzej Anusz, żeby być opublikowanym? To znaczy mam nadzieję, że ta książka będzie początkiem serii właśnie państwowotwórczych pism politycznych Piłsudczyków, których ciągle brakuje. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja może niewystarczająco o tym mówiłem, no bo to też nie jest przedmiot naszej tutaj dyskusji i rozmowy, ale ja właśnie chciałem wskazać na rolę przede wszystkim wychowawczą, proobywatelską Strzelca, właśnie paradoksalnie po przewrocie majowym, bo wcześniej jest to stricte bojówka i co do tego, panie profesorze, pewnie nie mamy sporu, więc to jest rzecz absolutnie oczywista. I no, dziękujemy za to uzupełnienie, bo to istotnie
to, co strzelec również dzięki Antoniemu Anuszowi czynił od końca lat 20. aż po rok 39. było też w tym wymiarze międzypokoleniowym niezwykle ważne. To warto wspomnieć choćby, że opieka taka codzienna nad weteranami 863 roku, a spotykamy się w przededniu 160. rocznicy, była w rękach strzelców. To oni spotykali się z weteranami, to oni dbali o to, aby byli oni zaopiekowani i ten samym ta więź międzypokoleniowa się tworzyła. To niezwykle, niezwykle ważne i niezwykle cenne. Jeśli można, jak tutaj chciałem jeszcze nawiązać do tej kwestii utrwalania też spuścizny Józefa Piłsudskiego, bo tutaj też Mirek o tym mówił. Na przełomie 29-30 roku dochodzi do spotkania Antoniego Anusza z Władysławem Pobogiem Malinowskim i oni redagują ten tom artykuły, przemówienia, wystąpienia dotyczące tak naprawdę wystąpień Piłsudskiego od 26 roku do tego 30, do początku 30 roku. Nie ma co ukrywać, że ten tom ma w dużym stopniu spełniać funkcję polityczną, no bo on pokazuje, co Piłsudski myśli, jak on uważa, w jakim kierunku powinna iść Polska, mówiąc wprost, po przewrocie majowym. I teraz to wszystko, ten tom, oni zbierają ten tom, staje się tak naprawdę zaczynem do tego, że wszyscy inni zaczynają sobie świadomość, no przecież trzeba utrwalić spuściznę Piłsudskiego, czyli pisma zbiorowe. Stąd się cała idea pism zbiorowych Piłsudskiego bierze. I tak naprawdę ten tom, który oni redagują tak naprawdę z dużej potrzeby bieżącej sytuacji politycznej, nie ma co ukrywać, on w całości później wchodzi, jak zobaczycie pisma zbiorowe, on jest de facto w całości jako jeden, tak, dziewiąty tom, prawda, pism zbiorowych Piłsudskiego. Ale inni się też, Piłsudczycy, że tak powiem, jest poruszenie. Czyli zbierajmy, szukajmy pismy, prawda, Piłsudskiego, działajmy. Instytut Badania Najnowszej Historii Polski, Instytut Józefa Piłsudskiego, prawda, w 23 roku powstał, no w tym roku mamy stulecie. Tutaj z panem ministrem jesteśmy wiceprezesami Instytutu Józefa Piłsudskiego, który wprost jest, to jest właśnie ciągłość tego instytutu. W 35 roku do tej nazwy zostaje nazwany Józefa Piłsudskiego, prawda, bo no, po śmierci marszałka. Natomiast to jest stulecie, w tym roku będzie ten instytut. I Antoni też jakby tutaj bardzo, bardzo w tym instytucie aktywnie działa. No i to jest ten zaczyn, że rzeczywiście, że i pisma zbiorowe powstaje, prawda, komitet i pisma zbiorowe zostają wydane i tak naprawdę one w tej chwili no to stanowią tą spuściznę marszałka Józefa Piłsudskiego. I chciałem jeszcze jeden cytat, tak, bo myślę, że on jest ważny i tutaj sobie oczywiście więcej przygotowałem, ale już nie. Oczywiście nie będę zanudzał tymi cytatami, ale jeden tak z tych ostatnich cytat chciałbym przytoczyć, bo myślę, że on jest ważny. To jest cytat z 22 roku. Wszak jesteśmy najszczęśliwszym pokoleniem, jakie kiedykolwiek stąpało po ziemi polskiej. Na oczach żadnego pokolenia polskiego nie zaszło tyle radosnych zmian, ile zaszło na naszych oczach. Słuchajcie, i teraz wszystko później, prawda, II wojna światowa, cała hekatomba, komunizm. Czyli to jest takie, można powiedzieć, memento. Bo ja dokładnie ten sam cytat my byśmy mogli powiedzieć po 89 roku, prawda, że my jesteśmy po tym wszystkim, co się stało, tym pokoleniem, że na naszych oczach, prawda, te 30 parę lat to jest nasz najszczęśliwszy okres. I z drugiej Rzeczpospolitej oni też mieli takie poczucie, tak, takie poczucie, że po 18 roku, prawda, no i tego, czyli jak to trzeba pilnować, jak to trzeba o tą wolność, niepodległość cały czas dbać, pilnować tego, bo po prostu to nie jest dane raz na zawsze. I to, że w pewnym momencie nam się coś wydaje, że już, prawda, że to jest rzeczywiście, żyjemy w tym szczęśliwym czasie, no okazuje się, że ileś lat później, no jest po prostu coś strasznego następuje, prawda? I to jest pewien taki paradoks. Także no, ten cytat chciałbym jeszcze przytoczyć. To jest cytat sprzed 100 dokładnie lat. I jeszcze może tytułem
takiego uzupełnienia drobnego dotyczącego tych tekstów poświęconych Piłsudskiemu. No, to są broszury w oczywisty sposób hagiograficzne, bo one ich adresatem mieli być no, obywatele Rzeczpospolitej, żeby ich przekonać i tak dalej. Ale jak Państwo wiedzą, no, w okresie międzywojennym nie powstała żadna rzetelna w rozumieniu współczesnym biografia Józefa Piłsudskiego i dopiero później na emigracji powstają prace wspomniane przez Mirka, w zamiarze to miało być wiele tomów, opracowany przez Władysława Poboga Malinowskiego tom od urodzenia marszałka aż po rok 14 poprowadzona biografia. Anegdota historyczna jest taka, że Pobóg, śmierć przerwała pracę, ale oczywiście w zamierzeniu miał ją kontynuować dalej. Tylko pierwszy tom wywołał ogromną złość pani marszałkowej Aleksandry Piłsudskiej, ponieważ jak Państwo znają biografię marszałka, w pierwszym tomie opisane zostały również w sposób bardzo obiektywny jego perypetie małżeńsko-miłosne. Opisana została dość pozytywnie i obiektywnie pierwsza żona, zmiana wyznania, romans, a później to już nie zostało opisane, no ale ślub dopiero w 21 roku z Aleksandrą. I podobnież w Londynie, gdzie Pobóg czerpał z archiwaliów, przede wszystkim Instytutu Londyńskiego Piłsudskiego, pisząc w Paryżu tę pracę, zostało wprowadzone absolutne przez marszałkową embargo na jakiekolwiek dokumenty źródłowe, aby Pobóg nie kontynuował swoich prac badawczych. Nie wiem, ile w tym jest prawdy, ale czytałem o tym w kilku chyba wspomnieniach i przyczynkach, więc prawdopodobnie pani marszałkowa zablokowała powstanie dobrej pracy poświęconej Józefowi Piłsudskiemu, a potem tak naprawdę no, jedne z pierwszych biografii obiektywnych, choć pisanych przez Piłsudczyków, to są dopiero prace Wacława Jędrzejewicza i tak dalej. Natomiast to, że Antoni Janusz również z Pobogiem przyczynił się do tego, iż powstał dokument źródłowy, jakim są pisma mowy rozkazy i później pisma zbiorowe, to jest fundamentalne, bo nie można biografii marszałka bez znajomości tego, co jest źródłem, napisać do chwili obecnej. Dziękuję bardzo. No ja przede wszystkim nie będę udawał zdziwionego, że widzę tę pozycję i że ona jest aż tak obszerna. Zaskoczony jestem, że ona jest aż tak obszerna, bo nie spodziewałem się, że tyle materiałów przez te różne lata, dziesiątki trudnych lat dla Polski, przez te pożogi wojenne, różne działania, że to ocalało i to w takiej ilości i można w tej chwili to naprawdę wartościowo spożytkować. Ja pierwszy raz spotkałem się z pismami Antoniego Janusza, chyba wtedy tylko z pismem jednym, w jednym z numerów opinii, który ukazał się bodajże 2 lata temu. Opinia to jest kwartalnik wydawany przez Instytut Historyczny Nurtu Niepodległościowego. I byłem bardzo, bardzo zainteresowany tym tekstem, językiem, jakim Antoni Janusz się nim posługiwał dla przeciętnego, prostego człowieka. To był język nieskomplikowany, zrozumiały, oczywisty i mnie się to tak spodobało, że no, Andrzej jest świadkiem. Wielokrotnie wierciłem mu dziurę w brzuchu, że jeżeli są takie materiały, wtedy myślałem tylko o tamtym tekście, że powinno się go powielić, zrobić w formie książkowej, a przede wszystkim dostarczyć parlamentarzystom. Już wiem, że dzisiejsza kadencja to by była stracona, bo w tej kadencji to żadne, nikomu nic by tam nie pomogło dla większości naszych parlamentarzystów, żadne dzieło, ale to było takie ABC o państwie i odpowiedzialności. Odpowiedzialności za słowo, odpowiedzialności za czyny, odpowiedzialności za swoją działalność społeczną, za działalność publiczną, za działalność polityczną, ale przede wszystkim za działalność dla ojczyzny, dla kraju.
To było naprawdę i to jest nadal ABC, z którym wielu młodych ludzi powinni być zapoznawani. I teraz jakby moje pytanie, no jest oczywiste, retoryczne. Jak do tej młodzieży, jak do tych ludzi trafić z taką książką jak ta, żeby oni po pierwsze chcieli ją przeczytać, bo to zrozumieć ten język pisany, używany przez Antoniego Anusza nie jest trudno. To jest naprawdę, jak już wspomniałem, język bardzo przystępny dla każdego, praktycznie na każdym poziomie wykształcenia. Ale jak do tych mas młodzieży, czy szkolnej, czy studenckiej braci i różnych środowisk z tą książką trafić, bo Instytutu nie stać historycznego na to, żeby wydrukować to, nie wiem, w jakichś kilkudziesięciu tysiącach, czy tam stu tysiącach egzemplarzy i rozsyłać gdzieś, prawda, za darmo po kraju. I nigdy nie będzie stać. Jak trafić? Jest to pytanie retoryczne niewątpliwie, ale myślę, że no przynajmniej niektóre części, niektóre stamtąd fragmenty powinno się możliwie szeroko kolportować. No to jest jedna część mojej wypowiedzi. A druga, no chciałbym Ci, Andrzeju, serdecznie podziękować i tu publicznie nisko Cię Tobie kłaniam za to, że włożyłeś olbrzymi wkład pracy, że to się pokazało, ukazało i mam nadzieję, że będzie to z dużą korzyścią. I teraz jeszcze pytanie na samo zakończenie. Jeżeli to nie jest jakaś rodzinna tajemnica, jakim cudem udało się te materiały w tych różnych zawirowaniach historycznych, wojennych i tak dalej przechować w waszej rodzinie? Jak to zostało, że jest to po prostu dostępne i dzisiaj się możemy wszyscy z tego cieszyć? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja może się bardzo chętnie odpowiem. Znaczy, Zbyszku, ja przede wszystkim też chciałem Tobie podziękować, bo Ty byłeś osobą, która też mnie właśnie dopingowała, żeby ten zbiór się ukazał. Także dziękuję Ci bardzo, bo pamiętam nawet publicznie właśnie na tym ponad rok temu spotkaniu Ty nawiązałeś do tego i ja to bardzo doskonale pamiętam. Także bardzo Ci serdecznie dziękuję, bo też jak mieliśmy spotkania Instytutu Historycznego, to Ty mnie co jakiś czas pytałeś, co tam słychać, jak tam prace idą i tak dalej, także to dobra mobilizacja była, także bardzo ci chciałem serdecznie w tym miejscu też naprawdę za to podziękować. Nie, naprawdę, także bardzo, bardzo dziękuję. I teraz właśnie troszeczkę o tych kuluarach, jak te materiały, bo to też jest jakaś tam taka trochę też, można powiedzieć, swoista historia Polski w pigułce. Znaczy, po pierwsze, w 1951 roku komunistyczne władze wszystkie pozycje Antoniego Anusza skierowały na, objęły zakazem i cenzurą, bezwzględną, i zostały wycofane z bibliotek też. Oni jeździli, zabierali, tak? Czyli po 1951 roku to wszystko zostało jakby z punktu widzenia komunistycznych władz, było zakazane. Tak jakby, prawda, te książki, nie wiadomo, miały, prawda, zagrażały komunizmowi i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym one znalazły się na kompletnym indeksie. I teraz u mnie w rodzinie te książki były, w tym sensie, no, że była ta wieś, nawet ja mam nawet kilka książek z jego podpisami, autografami, tam, albo dedykacjami członkom rodziny i tak. I teraz chcę powiedzieć, że może troszeczkę tak anegdotycznie, że najtrudniej to było, ja się najbardziej bałem o te książki w cudzysłowie w latach 80. Wtedy, kiedy już jakoś aktywnie też działałem w podziemnym niezależnym zrzeszeniu studentów, jakoś tam w działalności wydawniczej, kolporterskiej i tak dalej. I wtedy ja miałem taki, no bo zwłaszcza po 88 roku, kiedy ja byłem członkiem takiej 10-osobowego komitetu jawnego na NZS-u, kiedy myśmy się ujawnili, no to siłą rzeczy Służba Bezpieczeństwa co jakiś tam czas do mnie do domu przychodziła, no w takich czy innych zamiarach, już nie będę opowiadał. I teraz ja sobie wtedy wykształciłem taki system, że wszystkie książki, wszystkie rzeczy z drugiego obiegu trzymałem w jednej torbie,
żeby maksymalnie można było szybko wynieść, prawda? Bo jak oni wchodzili, no to jakieś przeszukanie, zawsze mogli mieć pretekst, prawda, do czegoś. I w tej torbie też włożyłem te wszystkie książki, które miałem Antoniego Anusza. Miałem dokładnie w tej samej torbie, gdzie miałem książki, tam nie wiem, Tygodnik Mazowszy czy inne bibuły. I trzymałem to. I miałem taki system, że na klatce schodowej była taka, zaraz przy wejściu, do gazu, skrzynka, tak, gazowa. Ja tam miałem otworzoną i przy jakikolwiek cynku, a myśmy dostawali różne informacje, bo tam na przykład do dziesiątki to było tak, że jak ktoś tam, pamiętam jakieś taką sytuację, że jak w SB wchodziło, to oni chcieli nas wyjąć w tym samym momencie. I pamiętam taką sytuację, że mama mnie budzi i mówi, stawaj, bo właśnie mama Pawła Lisickiego dzwoniła, że go właśnie wyciągają z łóżka. I ona natychmiast dzwoni do matki mojej, że no bo ona wiedziała. No to ja, no i wtedy ja tą torbę do tej skrzynki, no i uciekałem. No tego typu, no ja wiem, zaraz to takie, no ale to tak, takie były czasy. W związku z tym też te książki właśnie tego Antoniego z tą bibułą aktualną trzymałem. I teraz tak, no część z nich miałem, ona była w zasobach rodzinnych, natomiast część, nie ukrywam, że od jakiegoś czasu regularnie patrzyłem na Allegro, tak, i czasami tam się coś pojawiało, no to ja natychmiast, że tak powiem, kupowałem, a chyba dwie czy trzy pozycje po prostu udało mi się z Biblioteki Narodowej. Po prostu je no, skserowałem tam z tego i w ten sposób one tutaj jakby no, weszły do tego zbioru. Także no, to jest taka trochę, wiem, że teraz może to brzmi na wesoło, no ale to taka właśnie historia, jak to te książki z drugiej RP się łączyły z tymi wydawnictwami drugiego obiegu, prawda, jak to było. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? A przy wyjściu u kolegi Michała Janiszewskiego jest... Bez sprzedaży, za darmo, to w ogóle, ach, no to proszę Państwa, to tym bardziej zachęcam do pobrania i wzięcia autografu od również parlamentarzysty Andrzeja Anusza, autora tego opracowania. Ja Państwu bardzo serdecznie za to spotkanie i za ten wieczór dziękuję i oby więcej takich książek się ukazywało, które, tak jak tu Pan Profesor wspomniał, przenoszą we współczesność myśl międzywojenną. Są na to pewne też sposoby i rozwiązania. Powiem, że książka Tadeusza Hołówki, Oficer Polski, to jest takie właściwie kompendium, co każdy oficer Wojska Polskiego winien wiedzieć, nie w zakresie tego, jak władać bronią, ale jak być oficerem, obywatelem Rzeczpospolitej. Reprint tej książki jest teraz wręczany przy każdej promocji oficerskiej każdemu świeżo nominowanemu podporucznikowi, więc być może to jest jakiś pomysł, aby parlamentarzyści dostawali coś z dzieł Antoniego Anusza, jeżeli nie teraz, to w przyszłości. Jeszcze tylko chciałem dodać, przepraszam, bo ja zapomniałem, ale a propos tego upowszechniania. No w tej chwili zaczynamy wielki projekt, moim zdaniem to będzie naprawdę wielka rzecz, to znaczy chcemy, żeby pisma zbiorowe Józefa Piłsudskiego były w internecie dostępne. I tutaj no nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, bo sprawa ma bardzo, że tak powiem, wstępny w tej chwili no, taką fazę. Natomiast też przy tutaj pewnym wsparciu Urzędu do Spraw Kombatantów, innych instytucji, ja myślę, że w tym roku chyba będzie taki moment, jestem co do tego przekonany, że pisma zbiorowe, całe 10 tomów w sposób nowoczesny, przystępny będą na stronie specjalnej, dedykowanej, udostępnione i każdy będzie mógł już na zawsze zapoznać się z pismami Józefa Piłsudskiego. No a to ja niejako jako pewien skandal traktuję to, że do tej pory tego nie było. Natomiast mam nadzieję, że w tym roku to nam się uda i też Instytut Historyczny Nurtu Niepodległościowego tutaj w tej sprawie rozpoczął intensywne działania. Bardzo serdecznie dziękujemy za spotkanie. Dzięki Andrzeju, dzięki Mirku. Dziękuję Państwu.